18 marca wspominamy błogosławioną Marię Annę Donati, zakonnicę. Maria Anna urodziła się w 1848 roku w Marradi koło Florencji we Włoszech. Jej ojciec był sędzią, a swoją pracą zapewniał dobrobyt rodzinie. Maria była szóstym, najmłodszym dzieckiem, nieco rozpieszczonym. W dzieciństwie niczego jej nie brakowało. Otrzymała dobre wykształcenie, wychowanie religijne, a ojciec planował dla niej równie dostatne życie u boku dobrego męża. Wbrew jego woli, Maria wstąpiła do zakonu benedyktyńskiego, ale wkrótce wróciła do domu. Ta nieudana próba życia zakonnego wzmogła w ojcu opór, a w niej pragnienie życia zakonnego mimo wszystko. Jednakże pozostała w rodzinnym domu, była posłuszna woli swojego ojca, ale sama nie założyła rodziny. Ojciec był do niej bardzo przywiązany i nie chciał się z nią rozstawać, jednak tych planów Maria nie mogła zaakceptować. Po pewnym czasie nawiązała kontakt z jednym z zakonników ojców Piarów. Za jego pośrednictwem poznała duchowość i zasady pedagogiczne wypracowane przez świętego Józefa Kalasantego. W wieku 41 lat wraz z czterema towarzyszkami dała początek wspólnocie zakonnej troszczącej się o zaniedbane dziewczęta, zwłaszcza córki więźniów. Tak powstało Zgromadzenie Ubogich Córek świętego Józefa Kalasantego. Maria Anna przyjęła wtedy nowe imię Celestyna od Matki Bożej. Pierwszą ich wychowanką była mała dziewczynka, którą przyprowadziła matka, by odseparować ją od ojca awanturnika. Wkrótce potem pewna inna matka przyprowadziła czworo małych dzieci, których ojciec został skazany na 30 lat więzienia. Siostra Celestyna sama z natury była skromna, jednak dbała o to, by dziewczętom zapewnić dobre wykształcenie. Borykała się z różnymi problemami. Szczególnie dotkliwe było dla niej to, że musiała zaciągać długi. Mimo, że była córką z bogatego domu, długi towarzyszyły jej przez całe życie zakonne. Bogaci mieszkańcy Florencji skorzy byli do filantropii, ale nie wyobrażali sobie, by mieli przeznaczać swoje pieniądze dla dzieci więźniów, dlatego ona ciągle borykała się z biedą i wciąż żebrała dla dzieci, które tak kochała. Siostra Celestyna zmarła w 77 roku życia, 18 marca 1925 roku we Florencji. Dziś założone przez nią zgromadzenia działają we Włoszech, Brazylii, Nikaragui i Rumunii, wśród najuboższych. Została beatyfikowana we Florencji 30 marca 2008 roku. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Marii Anny. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.